Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w rezerwacie przyrody Dolina Strzyży. Tak tutaj Wam pokażę z bliska, jak to wygląda. Poszukamy grzybków jakichś, które rosną w tym rezerwacie. No i spróbujemy jakiś materiał z tego nagrać. Tak, żeby po prostu nie siedzieć tylko w domu. No to zaczynamy. Udało się już namierzyć pierwszego goździeńczyka. Tutaj sobie rośnie, ten biały taki. Porasta takie właśnie martwe pnie, albo ścięte pnie. Ładny grzybek. Ciekawe, co to za gatunek. Jak ktoś wie, to bardzo proszę o umieszczenie w komentarzu. Fajnie. No i kolejny grzybek namierzony. Już taki troszeczkę zniszczony życiem. Ale ładny. Taki z góry ciemny. Blaszki takie żółte, trzon żółtawy. Ładny grzybek. Szukamy dalej. I sobie płynie po tego w rezerwacie. Bardzo ładnie. No to szukamy grzybek. Kolejny grzybek namierzony. Być może gołąbek jasno bądź brudno-żółty, ale już starszej daty, więc już tak nie za bardzo go wyraźnie widać. Mamy kolejnego grzybka, tym razem taki maciubki, ale go zbliżymy. Też ładny taki, z prążkami od środka, kapelusik taki u samej góry, trochę ciemniejszy, czarny taki, trzon cieniutki, w kolorze takim jasno-brązowym. I kolejny jakiś grzybek, taki bardzo pomarańczowo-żółty. Porasta tutaj podpalony taki belkę taką sosnową. Taki ładnie wygląda. No i nad nami przelatuje samolot, bo jesteśmy w pobliżu Rębiechowa. Tutaj te samoloty mają swoją trasę, także pewnie go będzie słychać i to całkiem nieźle. Szukamy dalej. Dzisiaj chodzimy sobie w takim lesie, głównie sosnowym, ale też potrafi być miejscami las mieszany. Fajny klimacik. Dobrze, że w weekendy coś się uda jeszcze z tego dnia ugrać i można skoczyć na chwilę do lasu, pochodzić, poszukać, co tam jeszcze rośnie. No i właśnie szukamy dalej. Jak widzicie, mamy już 18 listopada, a grzyby dalej sobie rosną. Najlepsze. Nie przeszkadza im jeszcze ta pora. I następne. Bardzo ładne kolorystycznie. Grzyb blaszkowy. Taki pomarańczowo również żółty. Z jaśniejszymi miejscami. Ładny grzybek. No i kolejne gołąbki. Podejrzewam, że to są brudno-żółte. Bardzo ładne. Tutaj taka rodzinka ich jest. 5 sztuk dokładnie. Jeszcze o tej porze. Bardzo ładne. I kolejny grzybek. Już niestety przechylony. Może to lejkówka jakaś albo gąsówka. Ale naprawdę kapelusz gdzieś średnicy około 10 cm. Środek taki ciemniejszy. Brzegi pofałdowane. Grzyb blaszkowy. Ładny. I mamy kolejnego grzybka, którego podniosłem z ziemi, żeby Wam pokazać. Rośnie sobie, jak widzicie, tutaj na szyszce. Teraz ta. Spróbujemy zbliżyć jego ten hemonofor.
Na ile to się uda, nie wiem. Ale żeby już nie złapałem ostrości. O, zobaczcie. Nie pamiętam nazwy tego grzyba, jest mi tak przykro. A widziałem go w atlasie. Bardzo ładnie wygląda. I mamy kolejnego grzybka, wodnichę, najprawdopodobniej późno. Bardzo ładny grzyb i co najważniejsze, jadalny. Wodnichy są jadalne, szczególnie kapelusze. Bardzo ładny, zobaczcie te blaszki, takie pomarańczowo-żółte. Pojawia się po pierwszych przymrozkach. Świetny grzybek, zwłaszcza że występuje późno i jest grzybem jadalnym. Super. I kolejny grzybek na takim martwym już pniu. Dużo jest tych grzybów tutaj. W domu dopasuje w atlasie, co to za grzyb. Teraz nazwy nie pamiętam. Ale zobaczcie sami, ile tego grzybka tutaj rośnie. Tu jeszcze z boku tam jest. I tutaj. Tego zbliżenia. Ładny grzybek, takie warstwy ma. No to, kochani, powiem wam, że znalazłem nową miejscówkę na uszaki bzowe. Zobaczcie sami. Tak one wyglądają. Teraz tutaj na drugiej gałęzi. One są naprawdę wielkości ludzkiego ucha. Zaraz wam przystawię dla porównania rękę. Także zobaczcie to ucho. To jest no ucho gigantyczne. Jak moje cztery palce. To przecudowna sprawa. Piękne uszaczki.